Niechcący dotknąłem mikrofonu. Tak, debil. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje w kolejnym odcinku z serii Sebastian Testuje. Ten tekst to już chyba będzie ze mną być jakąś historią. To będzie jakieś takie powiedzenie? Niedługo będą, co, memy? Ze mną? Typu... Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje z serii Sebastian Testuje. Sebastiano Rysuje. Dzisiaj przychodzę do Was z kredkami, kredkami akwarelowymi i słuchajcie, no tutaj ośmielę się powiedzieć, tak, chyba jestem na to gotów. Ośmielę się powiedzieć, że w końcu znalazłem tanie, dobre, akwarelowe kredki, z których jestem mega zadowolony i które są chyba jak do tej pory najlepsze ze wszystkich akwarelowych kredek, które testowałem. A mowa o Lyra Great Weight Aquarel 24 kolory. Słuchajcie, ja powiem Wam co ja tutaj mikrofonu uderzam, a później będę płakał, że znowu mi coś tam nie wyszło w nagrywaniu filmów. Znowu mam jakieś sapy sam do siebie, bo niechcący dotknąłem mikrofonu. Debil. Słuchajcie, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o te Great Wade'y, to jest po prostu... Ja już się nie mogę doczekać, żeby Wam pokazać i trochę opowiedzieć o tych kredkach, bo ja naprawdę jestem mega zszokowany, że po prostu te kredki wypadły tak świetnie. I ja wiem, że ja na początku powinienem, tak jak zawsze do tej pory utrzymywałem taki content, że mówiłem na początku, że to są takie i takie kredki, będę dzisiaj testował, a później Was zapraszam właśnie na pokazanie tego produktu i na testowanie i trochę więcej informacji, ale już nie mogłem się doczekać ja, żeby Wam powiedzieć po prostu, że te kredki wypadły rewelacyjnie. Ja jestem z nich mega, mega zadowolony i po prostu, zobaczcie sami. Mój zestaw to 24 kolory, które są zapakowane w metalowej kasecie. Nikogo z Was już nie zdziwi chyba to, że powiem, iż wygląd opakowań tej firmy mnie urzeka. Powiedziałem to już w moich filmach chyba z milion razy. Na froncie opakowania widzimy piękne zdjęcie morza, klifu i latarni morskiej w oddali, no po prostu piękne. Dostajemy również nazwę kredek, oznaczenie o ich rozpuszczalności w wodzie oraz zdjęcie przedstawiające wygląd tych kredek. Niżej znajduje się próbnik kolorów, więc od razu przy zakupie się dowiadujemy, z jakimi barwami mamy do czynienia. To rozwiązanie naprawdę zasługuje na plus. Tył opakowania to masa informacji w różnych językach, jest również język nasz ojczysty, lecz szkoda, że dowiadujemy się tak mało. Po polsku producent dał nam znać, że są to kredki akwarelowe wysokiej jakości, a zestaw zawiera elementy, które mogą zostać połknięte. I tyle. Jest również kolejny próbnik, tym razem już z numeracją i dodatkowym oznaczeniem, że w zestawie znajduje się również pędzelek. Plus idzie także za certyfikat PEFC, o którym mówiłem w pierwszym odcinku tej serii, więc odsyłam Was do belki na górze, jeśli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej. Wewnątrz pudełka są kredki, które ułożone zostały od tonów jasnych po ciemniejsze. Na końcu został dodany pędzelek, który także posiada numer rozmiaru. Jest to dwójeczka z syntetycznym włosiem. Sama kredka wygląda oryginalnie. Wykonana z drewna cedrowego i dodatkowo jest polakierowana. Przez środek z obu stron przechodzi pasek barwy, który jest odpowiednikiem koloru kredki. Średnica grafitu to 3,8 mm. Każda kredka jest ponumerowana i posiada nazwę, a jak wiecie, dla mnie to bardzo ważne. Co do rodzaju tych kredek, powiedziałbym, że są średnio miękkie. Pigmentacja tych kredek jest bardzo zadowalająca, żywa, mocna i wyrazista. Nakładają się na papier bezproblemowo, szybko możemy pokryć partię rysunku bez zbędnego wysiłku, ponieważ kredki te są bardzo mocno kryjące. Przejścia tonalne wykonałem szybko i bez zbędnych trudności. Rozpuszczają się świetnie, przynajmniej tak zachowywały się na próbniku. A jak będzie się nimi pracowało przy takiej dłuższej pracy, o tym dowiecie się już za chwilę.
Dziś stworzyłem ilustrację bardzo prostą, zdjęcie referencyjne wykonałem sam. Przedstawia ono mojego Klemensa. Klemens jest ze mną już z 15 lat, dzięki niemu nauczyłem się proporcji. Jest on chyba najwierniejszym kumplem, a z racji, że mam go już tyle lat, no to musiał otrzymać jakieś imię. W tym odcinku chciałem sprawdzić te kredki na dwa sposoby. Ciekawiło mnie bardzo, jak będą zachowywać się na sucho, jak i na mokro. Jak widzicie, zaczynam kolorować techniką suchą. Trochę się jej obawiałem, bo wiem, że niektóre kredki akwarelowe się dobrze nie spisują, jeśli chodzi o używanie ich tak jak zwyczajnych kredek. Tutaj się zdziwiłem. Graduate'y radzą sobie dobrze, są mocno napigmentowane i nie musiałem wcale ich przyciskać, aby dały kolor. Łączą się ze sobą naprawdę świetnie, przejścia kolorystyczne tworzyło się bezproblemowo. Kredki te możemy nakładać warstwami, ale pamiętajmy, że tych warstw na sucho nie nałożymy wiele. Lecz nie jest też do końca tak źle, bo mi udało się nałożyć aż 8 warstw i za to ogromny plus. Bo pamiętam, jak używałem Mondeluzów z Kohinora i chciałem pobawić się właśnie tak warstwowo, że tak powiem, to szło to naprawdę topornie. A tutaj kredki suną gładko po papierze i pracuje się nimi naprawdę spoko. Troszeczkę się osypywały, ale też nie jakoś super mocno. Co do techniki mokrej, wypróbowałem ją na dwa sposoby. Pierwszym sposobem było nałożenie kredki bezpośrednio na papier, a dopiero później rozmycie jej pędzlem. I tutaj zachowują się one tak jak każde kredki akwarelowe, czyli po prostu się rozpuszczają i dają blady odcień koloru. Ale rozpuszczalność ich jest świetna, ponieważ nie zostawiają pod spodem śladów kredki i za to również ogromny plus. Drugim sposobem było nabieranie koloru mokrym pędzlem bezpośrednio z rysika kredki. I tutaj mnie to rozwaliło na łopatki, słuchajcie. Barwa była bardzo mocna, a jej rozpuszczalność i łączenie się z kartką to po prostu sztos. Ja jestem nimi zachwycony. Na koniec powiem Wam jeszcze ich cenę. Poszperałem w internecie i te kredki, uwaga, możemy kupić już od 60 zł. I mówię tutaj o zestawie 24 kolorów, więc cena względem jakości jest tutaj jak najbardziej adekwatna. Cieszę się niezmiernie, że te przybory wpadły w moje ręce i że mogłem nimi pracować. Kurczę, świetne akwarelowe kredki za niewielkie pieniądze, no czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że ten test Wam się spodobał. Jeśli macie pytania co do tych graduate'ów, piszcie w komentarzach. My widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i elo!